Ziomal się prawie wykuśtał w Sylwestra, bo za mocno mu wjechała ta presja. Drugi się prawie przekręcił po kreskach, więc średnią 2K2, 3 mi wjeżdża. W myślach pakuję torbę, wyjeżdżam, chociaż nie wiem, czy są lepsze miejsca. Na stres jest upalona amnezja, bo uciekać nauczony za dziecka. A przecież miałem łapać idzie zapew, jak na razie to ciągle sprowadza mnie tu do parteru i ciągle gonię, dybię tutaj za czymś. Często w tej pogoni zaczyna brakować mi tlenu. Kumple mówią: Bartej, weź coś napisz, przecież kiedyś nie miałeś z tym kurwa problemu. A ja zostawiam kolejny pusty akapit, zagubione dziecko we mgle na drodze do celu. Sam już nie wiem jak wszystko poogarniać, chciałbym coś zmienić, ale czym jest zmiana? Próbuję sobie mówić, że wypadłem z tej pogoni, chcę pomóc każdemu, nie mogę siebie ochronić. Wnioski z dnia na dzień widzę status przeczytane, już sam zapomniałem, nawet nie zarchiwizowane. W głębi coś nie idzie, co to własne przekonanie, wewnętrzne pustostanie na murach na bawdrane. Życie straty flow, co najmniej 1000 mimo wszelkich starań. Dalej jest krzywo rola złych wyborów, a także przypadków, co zrobić inaczej, by nie spotkał zawód. W słuchawkach jak wyśnie za pozór wrogim pyskiem, ziomek miał już linę. Dalej o tym myślę, cipa prowodyrem, a w nosie młyn. Staram sobie przypomnieć kilka lepszych chwil. Mama miała być dumna, ja miałem się nie wkurwiać, bo miałem coś ubrać, a nie pracować do późna. Choć mówili mi coś, że żadna praca nie hańbi, może żadna nie hańbi, każda zostawia w życie bańki. Puste samarki, spalone skręty, wybite świadki, szybkie weekendy, spisane kartki, drobne przekręty, pobite szklanki, daj chwilę przerwy. Bo ostatnio coraz trudniej jest mi wytrzymać samym sobą, więc jak mam prosić kogoś, żeby stał blisko obok? Czuję się deptany przez życie, jakbym wyjebał się przy pogo, i sam już nie wiem, dlaczego na świat patrzę wrogo. Skąd w głowie ta niepewność? Dlaczego znów mi wszystko jedno? Walczące się tym jedno? Żyć marzeniami czy zdechną? Zabić sobie dziecko? W pracy za 2 koła netto? Kiedy zapierdalasz ciężko? To chuj ziomek z taką pensją. Kolejny rok młodości, wracę w jakimś magazynie, w którym czuję się numerkiem, jest nieważne moje imię. No a przecież typie każdy ma tu kojarzyć ksywę. Mów mi split, co dziwko, bo za bardzo się zmieniłem. Dla przyjaciół nadal Chińczyk, zapamiętaj, dla przyjaciół mówię tu o tych ziomalach, co dzielili nicu na pół razem ze mną, by tu później brać pół na pół razem ze mną. Wszystko gdy się odmieniło, fatum.